Iwona Tokarska, witam w programie Bezpieczna Wieś. Bądź widoczny na drodze. Jeszcze jest jasno i jeszcze jesteśmy widoczni dla kierowców, ale za chwilę zapadnie zmrok i wypatrzenie takiego pieszego, który porusza się poboczem, będzie dla kierowcy sporym wezwaniem. Do września tego roku obowiązek noszenia odblasków miały jedynie dzieci do 15 roku życia. Od września tego roku wszystko się zmieniło i obowiązkiem noszenia odblasków zostali objęci wszyscy piesi, którzy po zapadnięciu zmroku poruszają się poboczami dróg poza terenem zabudowanym. Ze mną jest pani aspirant Beata Rudzińska z Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Pani Beato, czy stosujemy się do tego przepisu? Policja robi wszystko, abyśmy stosowali się do tego przepisu. Bywa z tym jeszcze różnie. Głównym naszym zadaniem jest, aby uświadomić młodzież i dzieci, że noszenie odblasków jest bardzo, ale to bardzo ważnym elementem. Te odblaski spacerujące właśnie po zmierzchu na terenie poza terenem zabudowanym, to nazywamy właśnie takim życiem, które spaceruje. Wszyscy wspaniale wiemy o tym, że nie ma nic ważniejszego ponad nasze życie i zdrowie. Jednak no nie ukrywam, że ustawodawca nałożył tutaj grzywnę, która mieści się w granicach od 20 do 500 zł. Taki jest mandat karny za właśnie popełnienie takiego wykroczenia. Dlatego, że jak donoszą nam statystyki, w dalszym ciągu 1/3 wypadków to niestety niechronieni uczestnicy dróg, czyli piesi, czyli rowerzyści. A ze mną jest pan Mirosław Borkowski, mieszkaniec wsi, strażak i wicedyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu. Trzeba nosić odblaski, zwłaszcza trzeba to mówić ludziom, którzy mieszkają na wsi. Życie nauczyło, że wiele przypadków, które zdarzają się na polskich drogach, mówi, tak, oczywiście, to jest element bardzo ważny i musimy o to zadbać, bo zbyt wiele osób ginie na drogach. Tutaj, zwłaszcza w okolicach Prusinowic? Zdarzały się takie przypadki, bardzo złe skrzyżowanie, które tutaj mamy nieopodal, przyniosło nam wiele wypadków śmiertelnych i rzeczywiście można było tego doświadczyć. Często pojawia się też taki problem, że nie wiemy, gdzie kupić takie odblaski, stąd taka dzisiejsza akcja rozdawania przez Telewizję Polską i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa takich odblasków, prawda? Tak, mamy szczęście z Wami współpracować i rzeczywiście te odblaski dzisiaj pojawiają się u nas. Dostęp pewnie nie jest aż tak bardzo trudny, ale chcemy pomóc, chcemy uświadomić mieszkańcom, że to jest bardzo ważny element życia. Mówi to o ich bezpieczeństwie i chcemy mówić im, bierzcie, korzystajcie i bądźcie bezpieczni. Czy strażacy też promują? Strażacy codziennie promują, przypominają, mówią o tym, są żywym dowodem na to, że trzeba to robić, pokazują się w środowisku, naprawdę robią bardzo wiele dobrych rzeczy. Czy noszenie odblasków to nie jest taki obciach trochę? Nie, to nie obciach, to nakaz czasu, naprawdę, nakaz chwili. Musimy to robić, bo wtedy żyje nam się o wiele prościej, bezpieczniej i mamy naprawdę spokój. Są takie miejsca tutaj właśnie w okolicach, że naprawdę jak się jedzie późno w nocy samochodem, ciężko jest wypatrzeć tego pieszego? Tak, jeszcze sporo miejsc bez chodnika, jeszcze sporo miejsc ciemnych, takich, gdzie rzeczywiście osoba idąca jest mało widoczna i stąd taki odblask gwarantuje bezpieczeństwo, stąd trzeba to robić. A czy noszenie odblasków to obciach, a może nie, sprawdza Maria Syrotiuk. Małe, ale niepozorne, bo tak naprawdę są bezcenne, mogą uratować życie, odblaski, bez względu na to, czy pasują do odzieży, którą akurat mamy na sobie, czy nie, należy je nosić. Odblaski mogą być symbolem mody, mody na bezpieczeństwo. Spytajmy dzieci, gdzie można je nosić? Na ręce. Gdzie jeszcze? Na butach. Na czapce. Na rękawach też można, w kurtce są też czasami. Można na nogach. Ale nie tylko ciuchy mamy na sobie, prawda? Często poruszamy się z jakimiś dodatkami. Jakimi na przykład? Gdzie jeszcze można przypiąć sobie taki element odblaskowy? Na przykład można sobie dać element odblaskowy na różne. Nieważne, czy pasuje do bluzy, czy do butów. Nieważne, trzeba mieć odblaski. Oprócz tych opasek, które możemy założyć właśnie tym jednym energicznym ruchem, tak jak pokazałam wcześniej, mamy również takie odblaski w postaci takich zaczepek i tutaj zachęcam wszystkie dzieci, aby taki odblask przyczepiły sobie na przykład do plecaka, na przykład do kurtki i również będą widoczni. Mamy również takie odblaski w takiej postaci, gdzie możemy na przykład zapiąć niekoniecznie na ręce, możemy zapiąć na
na przykład nodze, na łydce, to jednak policjanci apelują do wszystkich, aby korzystali z tych odblasków na co dzień, zawsze, kiedy znajdują się właśnie po zmierzchu. Stanowi to ogromne bezpieczeństwo i zapewne będziemy widoczni w każdym miejscu dla każdego kierującego. Ze mną kierowca, pan Jerzy Tokarski. Panie Jerzy, czy faktycznie jest tak, że ten pieszy, który jest ubrany w tą kamizelkę odblaskową, jest lepiej dla pana widoczny zza kierownicy? Tak, jako do starej kierowca doświadczonej, jeżeli jeżdżę w nocy, a widzę gdzieś już na poboczu z daleka, widać ten odblask jak najbardziej widoczny i widać, czy jest na rękawie, czy jest na nodze, czy jakiś tam odblask na plecach, to jest bardzo widoczne. I to jest bardzo pożyteczne i dobra pomysłowość tego, że tak jest zrobione. Czy zdarzały się już panu takie sytuacje, że musiał pan wyhamowywać, bo nagle zza pobocza, zza rogu jakiejś ulicy wyskoczył panu pieszy na ulicę? Tak, to również też się zdarza. No, ci, co tam nie zdają sobie z tego sprawy, a nie przywiązują wagi do tego oznakowania, czy do jakichś oznakowań, to są niewidoczni, po prostu niewidoczni są na drodze. I zdarzało się tak, że no, trzeba było hamować, trzeba było raptownie to jakoś tam reagować, żeby go nie przejechać albo nie potrącić. Tutaj nie tylko istnieje zagrożenie życia pana, tego pieszego, ale również innego kierowcy, który może nadjeżdżać z drugiego pasa, prawda? Tak, tak, tak. Tak również. No, nie jest tak, że po przeciwnej stronie też samochód jedzie i ten właśnie pieszy jest niewidoczny, bo ten sprzeciwka też oślepia mnie i może i tego, co przechodzi. Ale jak on jest oznakowany, to jego już z daleka do dobrych tak 50 metrów już jest ten błysk oddany do świateł moich. A o tym, że pieszy ubrany w kamizelkę odblaskową jest lepiej widoczny, możemy przekonać się sami. Oto krótka prezentacja. Dobra dzieci, to teraz jesteśmy gotowi, ażeby przejść się przez wieś nocą. Zapraszam na spacer. Jesteśmy widoczni, to nie musimy się bać, że auto jedzie. Z pewnością kierowca nas widzi. Co? Z odblaskami można chodzić wieczorem, co? Czujecie się bezpieczniej? Co? No to dobrze. Pracujemy dla mieszkańców wsi, dla obszarów wiejskich. Telewizja świetnie tu się wpisuje w ten program wsparcia tej idei. Fajnie nam się współpracuje, mamy mnóstwo dowodów na to, że coś razem można zrobić i dzisiaj to robimy. To jest naprawdę fajny widok, cieszy nas to i mamy nadzieję, że akcja nie będzie ostatnią. I pomożemy wielu osobom zrozumieć, jak ważne rzeczy przed nimi, co powinni robić, żeby być bezpieczni. Dzieci też często nie wiedzą o tym, że trzeba takie odblaski nosić, prawda? Tak, dzieciom musimy to mówić bardzo często. Dzieci są bardzo narażone na niebezpieczeństwo. Musimy o nie mocno dbać i mówić im o tym, dbajcie o siebie. Dbajcie o siebie, miejcie na sobie odblaski, próbujcie tutaj żyć bezpiecznie, bo to jest ważny element naszego życia. Możesz sobie popatrz, zawiesić jako plecak, tak? Będziesz widoczna? Będziesz. No właśnie, i o to chodzi. Rok już zapadł i my kończymy nasz program. Na koniec podkreślamy raz jeszcze, nośmy odblaski i bądźmy widoczni na drodze. A cała akcja została zorganizowana dzięki zaangażowaniu Telewizji Polskiej i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.